Waldemar Sobota, tuż przed meczem z Legią Warszawa, wracasz do gry, jesteś na pewno brany pod uwagę, jeśli chodzi o występ w spotkaniu. To jaki to w końcu będzie mecz? To będzie mecz za 3 punkty czy za 6 punktów? Znaczy, na pewno będzie to bardzo ważny mecz. Wiemy, jaka jest stawka tego spotkania. Na pewno drużyna, która zwycięży w tym pojedynku, na pewno jej morały będą na takim stopniu, że w kolejnych spotkaniach na pewno będzie bardzo podbudowana i może w kolejnych spotkaniach zwyciężyć. Wy zawsze odpowiadacie, że to jest tylko następny mecz, ale jest jakieś takie dostrzegalne, troszeczkę większe ciśnienie, jednak z tą Legią ostatnio idzie wyjątkowo dobrze, a teraz jakby się udało, no to rzeczywiście ta przewaga zrobi się już całkiem spora. Znaczy, wiemy na pewno, zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to mecz szczególny, tym bardziej w mediach podkreśla się, że jest to mecz sezonu, a więc my na pewno będziemy chcieli ten pojedynek zwyciężyć i z takim nastawieniem przystępujemy do tego spotkania. Legia w czwartek grała swój mecz w europejskich pucharach. Wiem, że oglądaliście wszyscy ten mecz. Jakie wrażenia z tej Legii? Wydaje mi się, że Legia nie ma się czego wstydzić. W dwumeczu nie była wcale drużyną gorszą. Mogli także pokłócić się o awans do kolejnej rundy. Tak się ten dwumecz potoczył, że wczoraj ta jedna bramka zadecydowała i równie dobrze mogło być tak, że gdyby Legia zdobyła pierwszą bramkę, to mogli oni zwyciężyć i oni mogli przejść rundę dalej. Tutaj do Wrocławia przyjedzie jednak trochę inna Legia, bo część z zawodników nie zagra, no a wizowany jest między innymi nowy zawodnik. Co dokładnie tak. Codziennie można powiedzieć, że jakieś nowe wieści z obozu rywala do nas docierają, jednak jak ta podstawowa jedenastka, czy jak kadra na mecz z nami będzie wyglądać, to tego jeszcze nie wiemy i pewnie dowiemy się to w dniu meczu. Jesteście też po treningu na stadionie miejskim. Przed ruchem tego treningu nie było, teraz był. To ma znaczenie, to pomoże też przy okazji, jak Murawa się prezentuje? Znaczy, wydaje mi się, że tak. Dzisiaj na własne oczy mogliśmy zobaczyć, jak Murawa się prezentuje, w jakim jest stanie, więc wiem, jakie obuwie dobrać, ale na pewno najważniejsze będzie to, która drużyna będzie bardziej skoncentrowana i która po prostu będzie miała lepszy dzień.